W 1945 roku w Gierłozy pewna grupa oficerów podjęła decyzję o wywiezieniu archiwów. To w zasadzie, przepraszam, nie 1945, ale końcówka 1944 roku. Grupa oficerów niemieckich, Wehrmacht, prawdopodobnie w połączeniu z SS, podejmuje decyzję o wywiezieniu skrzyń i dokumentów na tereny Dolnego Śląska. Front bardzo szybko zbliżał się właśnie do granicy wschodniej. Gierłoż była zagrożona, Kętrzyn, cała Rubież Wschodnia praktycznie już znajdowała się w okrążeniu. I dziwne dwa transporty, które wyruszają właśnie w kierunku centralnej Polski, jadą najpierw, kierują się na Warszawę, później w okolicach Ciechanowa transport zostaje rozdzielony. Część tego transportu jest wywieziona w okolice Modlina, jednak najważniejsza ta grupa jest kierowana w kierunku Wrocławia. Jednak front rosyjski jest tak rozległy, że wizja rychłego zakończenia wojny jest taka, że Niemcy w zasadzie błądzą po Polsce, nie wiedzą, gdzie mają ukrywać różnego rodzaju artefakty. Jednak okazuje się, że ten transport, który wyjeżdża z Gierłoży, nie jest transportem z bursztynową komnatą, nie jest transportem ze złotem, nie jest transportem z technologią. Wyjeżdżają dziwne skrzynie i właśnie tu na Mazurach historia kryształowych trumien, słuchajcie, jest żywa po dzień dzisiejszy. Kryształowe trumny, które zostają przewiezione w okolice Zamku Czocha bądź Zamku Książ. Niektórzy wskazują na Lubiąż, inni wskazują na kompleks Rize. I teraz tych legend, słuchajcie, opowieści są dziesiątki. Mazury, podobne jeziora, podobne zakątki, praktycznie każda miejscowość kryje właśnie zatopione skrzynie w jeziorze, pod lodem można teraz sobie tam popłynąć, poczuć tego ducha roku 1945 roku i zatapiania tajemnic właśnie w jeziora. Oglądaliście nie jeden taki film, gdzie podjeżdża transport niemiecki, wysiadają z niego więźniowie, biorą skrzynię, wsiadają do łodzi, wypływają na środek jeziora, Niemcy do nich strzelają z broni automatycznej i zatapiają. Nigdy w ten sposób to się nie odbywało. Nigdy w ten sposób nie zatapiano żadnych skrzyń, czy to z dokumentami, czy ze złotem, bo przypadkowe zatonięcie było po prostu przypadkowe i ci, którzy potem chcieliby to odzyskać, mieliby bardzo duże problemy, żeby to odnaleźć. Po drugie, ślad po tych rozstrzelanych ludziach. Jeżeli oni byli w pasiakach, jeżeli wojska sowieckie wchodziły na teren danego takiego jeziora, znajdowały rozstrzelanych, zatopionych więźniów, to wiadomo było, że coś w jeziorze jest zatopione. Owszem, odbywały się zbiorowe mordy więźniów, nawet z obozu Sztutow. Zapędzono na zamarznięty fragment Bałtyku, otworzono ogień z moździerzy i zatopiono tych więźniów. Wtedy wiadomo, jest duża grupa, wiadomo, że to był zbiorowy mord. W przypadku zatapiania skrzyń odbywało to się zupełnie inaczej. Wybierano małe zatoki, wybierano małe jeziorka, wybierano małe oczka wodne, które bardzo łatwo było zakamuflować. Druga sprawa, woda nie jest wymarzonym środowiskiem do kamuflowania, do ukrywania różnego rodzaju przedmiotów, jeszcze do tego w metalowych skrzyniach. Woda by się dostała do środka i wszystko to w środku by się znajdowało, uległoby korozji i zniszczeniu. Te legendy, słuchajcie, do dzisiaj już obrosły taką wielką, słuchajcie, nie wiem, powłoką różnego rodzaju tajemnic, że dzisiaj wszyscy traktujemy to jako coś, co jest, ale nie mamy zielonego pojęcia, czy faktycznie to się tam znajduje. Czy ta legenda jest tylko legendą, czy to jest wymysł miejscowych lokerców. I teraz idąc topem, od wielu lat jeżdżę właśnie po takich miejscowościach, szukam tych legend, trafiam dosyć często na opowieści identyczne z moimi opowieściami, słuchajcie. Nie rozmawiam z ludźmi, którzy są pod wpływem internetu, rozmawiam ze starymi osobami, którzy wątpię, że oglądają internet, że oglądają mój kanał, że słyszeli kiedy w ogóle o kompleksie Rize. Ci ludzie nie słyszeli o takich rzeczach, jednak snują 80-90-letnie osoby, szczególnie dzisiaj, na kanwie tego, co się wydarza, opowiadają o dziwnych właśnie tych transportach. Opowiadają o powrocie Niemców, że Niemcy wrócą, że oni wrócą na te tereny, że oni tu przyjadą i wyciągną to, co kiedyś schowali pod ziemią. I tych historii, słuchajcie, jest bardzo dużo. Niedługo się wybieram do Głuszycy, bo Głuszyca zostaje teraz rozkopywana. I słuchajcie, jest
No ja nie wiem, dla mnie to jest jakiś fenomen. Rozmawiam z autorami różnych kanałów, mówię, ty, dlaczego nie wejdziesz tam na teren tego zakładu i nie pokażesz, co odkopują? Bo za chwileczkę nie będzie tych sztolni widać, nie będzie tego widać. Nagrywacie jakieś bzdury, głupoty, niektóry z was się włamie i wejdzie. No wiesz, Darek, no bo to jest teren prywatny, no bo to jest zagrożone, to co, czekacie aż przyjedzie, mówię, jednięty kwiecień, wlezie tam, nagra film, wełniane istoty będą aż podskakiwały do góry, że będzie można kwietnia znowu w jakiś sposób udupić do prokuratury, mówię do niej, że nagrał film. Słuchajcie, rozkopują Głuszycę, rozkopują okolice farbiarni, rozkopują park. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj odsłoniły się podziemia. Tam, gdzie była wiertnica, tam, gdzie było wiercone, słuchajcie, odkryły się podziemia. Tylko, że to są fragmenty podziemi. To są fragmenty zakładu, który ja jeszcze pamiętam, jak byłem uczniem szkoły włókienniczej, jak pracowałem w zakładach włókienniczych, po tych podziemiach żeśmy chodzili. Najbardziej tajemnicze jest to, co znajduje się pod tymi podziemiami. Ale za chwileczkę tego nie zobaczycie, nie wejdziecie, nie dojdziecie do tego, bo to zostanie zalane betonem. W tym miejscu jest robiony stempel pod gigantyczną wiertnicę, która ma wiercić na głębokość 2000 metrów. Przypadek. Ja pamiętam, jak kręciłem filmy i opowiadałem właśnie o poziomie 2000 metrów kopalni Wałbrzych, to wszyscy specjaliści, wełniane istoty, tłukły się po łbach albo łbami o chodniki, że to jest głupota, że to jest nieprawda, że to jest kłamstwo. A dzisiaj się okazuje, że na głębokości 2000 metrów znajdują się chodniki i ciągi górnicze. To jest Głuszyca. A jeżeli chodzi o Mazury, okazuje się, że też pokazały się tu wiertnice. Też są potężne maszyny, które wiercą, które czegoś szukają. Czego Niemcy szukają w okolicach Gierłozy? Wiem, czego szukał tu Bogusław Wołoszański. Szukał przez kilka lat bursztynowej komnaty. Szukał tej bursztynowej komnaty w miejscach, gdzie osobiście bym tego nie szukał. Jednak pod bunkrem Gadinga znajdują się podziemia. No oczywiście Gierłoż nie posiada podziemi. Gierłoż nie posiada żadnych tajemnic. Gierłoż wyzwalali Amerykanie. No słuchajcie, to jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata. Tak samo jak Amerykanie wyzwolili Hel. No i takie historie przemawiają do ludzi, przemawiają do społeczeństwa. Internet kocha takie właśnie rzeczy. I teraz połączenie Mazur, połączenie Wielkopolski, Małopolski, połączenie Dolnego i Górnego Śląska z tymi wszystkimi tajemnicami daje nam obraz jednej wielkiej dezinformacji. Wszystkie te legendy zebrane do kupy dają nam obraz jakiegoś niesamowitego imperium potężnego, które jeździło po terenie całej okupowanej Polski i skrzynie ze złotem rozmieszczało praktycznie w każdym takim bagienku, w każdym takim jeziorku, w każdej sztolni, w każdej kopalni. I słuchajcie, to ile Niemcy musieliby tego złota mieć? Ile musieliby mieć tych ciężarówek? Ile musieliby mieć żołnierzy, którzy by to wszystko obsługiwali? A wiecie, jak to się nazywa? Propaganda stworzona przez Heinricha Himmlera. Martin Bormann tworzył też ten obraz, ale mistrzem w tym wszystkim był Józef Goebbels. On stworzył aparat propagandy, który do dzisiaj, słuchajcie, działa i funkcjonuje. To jest po prostu coś niesamowitego. Na kłamstwo odpowiadaj kłamstwem. Nigdy nie przyznawaj się do prawdy. Nawet jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Józef Goebbels stworzył system taki, który dzisiaj obserwujemy w telewizji. Jedni oskarżają drugich o to samo, co zrobili wczoraj, a co ci zrobią jutro. I ten system, słuchajcie, służył jednemu. Budowaniu wizerunku potężnej III Rzeszy. Trzecia Rzesza została zbudowana, słuchajcie, na kłamstwie. Fakt faktem, 1939, 1940, 1941 to była potęga III Rzeszy. Broń pancerna, blitzkrieg, współdziałanie nowych rodzajów wojsk, to było zaskoczenie dla świata. Jednak rozpętanie wojny z Rosją dla Niemców było nie do podźwignięcia. I teraz te wszystkie konflikty, które dookoła zbierzemy, pokazują nam znowuż jasno, że niedźwiedź został obudzony. Że znowuż gawra niedźwienia została naruszona i jak się niedźwiedź kiedyś ruszy, to wszystkim mordę nieźle poobija. Ale wracając do tematu II wojny światowej i tego, co Niemcy chcieli ukryć. Ostatnio nakręciłem materiał o stowarzyszeniu Vril. Mówiłem wam o wyspie Tule, mówiłem wam o północnej Norwegii i archipelagu Hakon. I teraz się okazuje, że w tym rejonie, no kilka informacji do mnie spłynęło, że ludzie są, którzy obserwują ten temat, stacjonuje amerykańska flota. Norwegia i amerykańska flota to jakoś to ze sobą się kryje. Podziemia Norwegii, fiordy połączone ze sobą tunelami, skrzyżowania podziemne. Jest to dla mnie niewyobrażalne, że mogą być dwie drogi, które krzyżują się pod ziemią. Po prostu z jednej wyspy przejeżdżacie na drugą wyspę
i przejeżdżacie pod oceanem, pod wodą przez skrzyżowanie. No, dla mnie coś niesamowitego. I teraz, jeżeli dzisiaj Norwegia czymś takim dysponuje, a teraz non-stop słyszymy, że naukowcy odkrywają coraz więcej zaginionych miast, teraz w Wenezueli bodajże, i okazuje się, że znajdują systemy gigantycznych podziemi. Gigantyczne jaskinie, gigantyczne podziemia. No do tego, co dzieje się teraz w państwie żydowsko-arabskim, czyli pod Gazą, pod miastem Gaza. Gigantyczny system chodników rozbudowywany od 1946 roku, w sumie od 1945, jak organizacja, to zawsze się zastanawiałem, gdzie ten cały potencjał wylądował. No teraz się okazuje, że na Półwyspie Arabskim i nie tylko. Cała ta potęga została roztrwoniona po całej Europie, Ameryka Północna, Południowa, no teraz się okazuje, że i kraje arabskie. Gdzieś ponoć ktoś ostatnio sfilmował, jakiś Żyd, i wrzucił do internetu chodnik z tabliczką organizacji TOT z 1947 roku. To czyli co, Niemcy rozbudowywali pod miastem Gaza podziemia? No jeżeli to by się okazało prawdą, to naprawdę to byłby hicior. Jednak wracając, teraz tak przeskakując szybko do Głuszycy i do tego, co ta pewna organizacja szuka w centrum miasta. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że jak ten gigantyczny szyb tam stanie, jeżeli przyjadą tam naprawdę jeszcze do tego nafciarze, to pół Głuszycy trzeba będzie ewakuować, ludzi trzeba będzie stamtąd wysiedlić, ludzie będą musieli stamtąd wyjechać. No jeżeli ruszy taka inwestycja, no to zobaczymy, jak losy się potoczą. I teraz się okazuje, że kilkanaście ma powstać na terenie Polski mikroelektrowni atomowych. I teraz się okazuje, że Niemcy w latach 40. planowali właśnie zderzacze hadronów budować, wirówki neutro, to znaczy wirówki do uranu budować, Krzaczyna, Nowa Ruda, Kłodzko i te tereny. A teraz się okazuje, że teren Dolnego Śląska jest właśnie między innymi okolice Głuszycy, znajduje się tam uran, ruda uranowa. A jeżeli powstaną w Polsce elektrownie atomowe, no to paliwo będzie skądś potrzebne. Będzie potrzebny skądś uran. I teraz słuchajcie, no słyszałem taką teorię znowu z kolejną wczoraj, że właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, między innymi w okolicach Głuszycy, może Czmiącej, może Łomnicy, nie wiem, gdzieś ma ruszyć kopalnia uranowa. I czy na przykład ten odwiert na 2000 metrów Głuszycy ma nie służyć sprawdzeniu warstw i powłok geologicznych i sprawdzenia tego, co tam się znajduje? Na pewno znajduje się tam gaz łupkowy, na pewno znajduje się geotermia, na pewno znajdują się gigantyczne złoża antracytu, no to już trzy powody, żeby tam drążyć i wiercić. A jeżeli się okaże, że tam jeszcze jest uran, a jeżeli się okaże, że tam są jeszcze jakieś inne minerały potrzebne do prowadzenia II wojny światowej, a ja powiem wam, że są. Przeczytajcie sobie książkę inżyniera Wolewskiego, Drogi do Poczdamu, który robił inwentaryzację terenów Dolnego Śląska po 1945 roku. I traficie tam pewien rozdział, który wskazuje na badania, które zlecił osobiście Adolf Hitler w 1934 roku na sprawdzenie przynależności tych terenów dla prowadzenia działań wojennych. Czyli co, ruszamy zasoby strategiczne, czyli to będzie wykorzystywane. I teraz zacząłem dzisiejszy wywód od tajemniczego transportu skrzyń z gier Łozy na Dolny Śląsk. Parę lat temu kręciłem materiały w Tucznie, które mówiły o tym samym. Czyli nie ewakuacja z kompleksu Rize, tak jak kiedyś właśnie mówiłem, że do Władysławowa wyjechały te skrzynie. Teraz już po wielu latach błądzenia w zasadzie czasami z jednego miejsca, wracając do tego samego miejsca, kręcenia się w kółko, okazuje się, że to są transporty właśnie te, które błądziły po Polsce. Na przykład transport, który wyjechał z Gier Łoży, niekoniecznie musiał dotrzeć właśnie gdzieś w okolice Wrocławia, bo na przykład naloty, bo na przykład front, bo na przykład, nie wiem, partyzantka spowodowały to, że ten transport wylądował w Władysławowie. A część, aczkolwiek mogła wylądować w Tucznie, a potem dostać się na tereny Dolnego Śląska, między innymi właśnie do kopalni dolnośląskich, żeby ukryć coś pod ziemią. Po co na przykład kopać nowe schrony, po co nowo kopać jakieś nowe chodniki, żeby coś schować, skoro tam już były gotowe sztolnie, kopalnie, tunele, chodniki. Teraz się okazuje, że setki kilometrów chodników jest tam wydrążonych. Między właśnie Wałbrzychem a Słupcem. No to są setki tysięcy kilometrów, na pewno nie powiem. Metrów na pewno, ale czy kilometrów to nie wiem. I głębokość, sporna głębokość wałbrzyskich kopalni. Ja kiedyś mówiłem właśnie, że z wiedzy takiej nabytej z opowieści, że najgłębszy szyb kopalni wałbrzyskich 2000 metrów. Teraz się okazuje, właściwie okaże się, odwierty nam pokażą prawdę.
Nie wiem, czy zostanie to opublikowany ten materiał, czy będzie dla nas wiedza powszechna, ale ilość chodników, ilość kopalni, ilość kazamatów podziemnych jest po prostu przerażająca dla tych, którzy od wielu, wielu, wielu lat próbują w jakikolwiek sposób ukrywać historię o Dolnym Śląsku. I teraz Zamek Czocha stał się symbolem. Jednak to nie Zamek Czocha, tylko miasto Leśna, kopalnie, które tam się znajdują. To, co znajduje się właśnie w Merklisie, to jest najważniejsze. Zamek Czocha to jest symbol. Powtarzałem to już wielokrotnie, jednak ezoterycy, z którymi mam ostatnio kontakt, oni twierdzą, że Zamek Czocha jest jednym z ważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o nawiązywanie przez nazistów właśnie kontaktów z istotami pozaziemskimi. I teraz to jest kolejny temat. Jest to naprawdę coś niesamowitego dzisiaj dla mnie, że rządy Stanów Zjednoczonych, znaczy rząd Stanów Zjednoczonych, rząd Kanady przyznaje się do tego, że po 1945 roku testowali technologię, która na pewno nie pochodziła z Ziemi, nie była dziełem rąk ludzkich, tylko zostało przejęte to od nazistów. I teraz jeżeli faktycznie naziści ze swoją technologią gdzieś wyjechali sobie do Peru, Boliwii, gdzieś tam się ukryli właśnie w podziemiach, gdzieś na Alasce, w Kanadzie, no nie wiem, na Syberii, są prowadzone te badania do dzisiaj. I odkrywanie tych miast, które są dużo starsze niż historia 12-tysięczna, którą nam się podaje. Podaje nam się teraz informacje, że odkryte są miasta, które mogą mieć 20-30 tysięcy lat. I teraz gdzie szukać tej prawdy? Gdzie szukać potwierdzenia tych słów? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Jednak widok, który tu się roztacza, który jest właśnie za moimi plecami, jest dla mnie takim symbolem właśnie ukrycia tych tajemnic. Symbolem nie tyle potęgi niemieckiej, jak symbolem właśnie tworzenia mitu, legendy, który jest i funkcjonuje aż po dzień dzisiejszy. Teraz jeżeli zbierzemy do kupy wszystkie te miejsca, połączymy ze sobą Lubiąż, Gierłosz, Kętrzyn, dorzucimy do tego MRU, Zamek Książ, dorzucimy do tego jeszcze masę innych miejsc w Polsce, słuchajcie, powstaje nam gigantyczna mapa, gdzie zostało właśnie schowane coś, ale piękna czapla, można ją złapać, można ją złapać, można ją widzieć. O. No i tak właśnie taki przerywnik właśnie był taki przyrodniczy. I połączenie właśnie tego wszystkiego w jedną całość daje nam obraz, słuchajcie, jednej wielkiej tajemnicy. I jeżeli ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby coś takiego stworzyć, na pewno, słuchajcie, ma to dzisiaj odzwierciedlenie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej na świecie. Teraz koniunkcja była Jowisza z Księżycem. Żeśmy trochę próbowali obserwować, no ale wiadomo, pogoda jaka jest, taka jest. Ale można było wejść na strony właśnie obserwatorium za darmo, można sobie to wyklikać i można sobie wejść na taką stronę. Słuchajcie, jest fajne takie zdjęcie pokazujące dziwny taki cylindryczny obiekt centralnie między Jowiszem a Księżycem. Między nimi zawieszone tak jakby ziarenko właśnie ryżu, takie czarne. No i teraz jest wokół tego dyskusja, co to jest. No ktoś powiedział, że brud na obiektywie, że tam jakieś śmieci się dostały. I okej, niech sobie tak będzie. Jednak to, co dzieje się w kosmosie, to, co dzieje się na dnach oceanów, przerasta, słuchajcie, nasze wyobrażenia. Ten obiekt, który sobie leży na dnie Bałtyku, ten, który był ostatnio, słuchajcie, bryła betonu, który był sobie u wybrzeży Helu, teraz jest przy Bruchholmie ostatnio, bo tam go śledzą, szukają gdzieś tam sobie jeżdżą za nim jakimś tam takim nie wiem, małym batyskafem zdalnie sterowanym. Słuchajcie, okazuje się, że tych obiektów przemieszczających się po dnie Bałtyku jest kilka. I teraz tak, czy to są ukraińscy partyzanci, którzy gdzieś tam w okolicach Nord Streamu sobie tam krążą? Czy to są rosyjscy terroryści, którzy chcą Nord Stream wysadzić? Czy to są polscy poławiacze bursztynu? Nie wiem, ale w każdym bądź razie, słuchajcie, na dnie Bałtyku nawet takie jajca się odbywają. I teraz tak na koniec, słuchajcie, radary niskich częstotliwości. Te, które wpływają na nasze samopoczucie, na nasze życie. Bóle głowy, rozstrój nerwowy, wymioty i tego wszystkiego rodzaju dziwne zachowania naszych organizmów. To się właśnie odbywa w momencie, kiedy przelatują właśnie tego typu samoloty albo kiedy są włączane
tego typu różnego rodzaju urządzenia. I słuchajcie, przejeżdżaliśmy przez kilka miejscowości, gdzie w lasach rozrzucone są różnego rodzaju systemy anten. Kiedyś tego nie widziałem. No wiadomo, wojna na Ukrainie się toczy i po prostu musi być radiolokacja rozwinięta na najwyższym poziomie. I teraz ktoś mi zwrócił uwagę na jeden taki mały szczegół. A interesowałeś się tym, że Japończycy wysłali teraz dziwną sondę, mówi na Księżyc, to się ona nazywa Snajper, i ktoś im ją strącił z Księżyca. Ktoś otworzył do niej ogień. No nie, tego akurat nie obserwowałem, o tym nie słyszałem. Na pewno jak wrócę do domu, to się tym zainteresuję. I teraz tematów macie bardzo dużo. Słuchajcie, jest przełom teraz stycznia i lutego i pogoda na pewno się niedługo bardzo szybko zmieni, zacznie się wiosna, słuchajcie, i można w takich miejscach jeszcze dokonać paru odkryć. Teraz na rubieży wschodniej ma powstać polska linia Maginota, mają powstawać bunkry, które mają zatrzymać ewentualną sowiecką, słuchajcie, nawałę ze wschodu. I taki mały paradoksik i myk. Mają być wykorzystane wszystkie poniemieckie konstrukcje z czasów do 1945 roku. Dlaczego nie rosyjskie? Z tego powodu, że dekretem Stalina żadne umocnienia betonowe nie mogły być skierowane strzelnicami na wschód po 1945 roku. Czyli tego się nie da przebudować. Będziemy wykorzystywali stare poniemieckie urządzenia. I to takie po prostu historia zatacza sobie koło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pozdrowienia z nad zamarzniętego jeziora. Pełnego tajemnic.